Cześć! Z tej strony matka bardzo rodzinna. Dzisiaj będziemy testować przepis internetowy na doczyszczenie brudnej patelni. Mam taką piękną patelnię do naleśników, jeszcze za czasów mojego pieca gazowego. I spróbuję dzisiaj wyczyścić to za pomocą przepisu, który gdzieś tam mi mignął w internetach. Przepis mówi, że trzeba do gorącej wody wsypać trochę sody oczyszczonej. Mamy sodę oczyszczoną. Połączyć to z kwaskiem cytrynowym. Wow! Ekstra. I ale się pieni. Płyn do mycia naczyń. Słuchajcie, wymieszamy to. Ja sobie ubieram rękawiczki. Mam gąbeczkę, szmateczkę. I co? Spróbujemy to tą pianą polać. Nałożymy trochę tego. Zostawię jeszcze. No i czyścimy. Oj, chyba za mało. Chyba muszę więcej tego. Ja myślę, że to zrobię tak. Bezpośrednio dam trochę płynu. Sody. I tego kwasku. I teraz taką pastą będę to. A tu sobie dam na gąbeczkę odrobinę wody. Siup. I taka bardziej pasta mi z tego może wyjdzie. To się to będzie trzymało. Zobaczymy. O. Ja, patrzcie, jako piana. Patrz, jaka sztywna piana wychodzi. Ja na kurki. Prawie to dopuści. A, moja ręka. Jakaś druciana szczotka by się przydała. Ej, tu coś popuszcza, patrz. W ogóle ta patelnia jest stara już. Ty, patrz, schodzi. Widziałeś? Popatrz. No, schodzi. Najgorzej po tej stronie. Spróbujemy to spłukać. Patrzcie, jakie brudne mam ręce. Schodzi to. Jaka gąbka jest brudna. Była całkiem czysta. Była. Spróbujemy to spłukać i zrobimy nową mieszankę. Patrz, jaka brudna woda. Ale czysta patelnia. No. Zaraz. Patrz, jaka brudna woda. Jo. Takie to było brudne. Jest trochę lepiej, nie? Trochę. Trochę. No i znowu zrobimy to samo. Płynu damy. Sody oczyszczonej. Kwasek cytrynowy. Trochę wody gorącej. To na gąbeczkę. Woo! Jest reakcja. Wow. Nieźle. To jest jakiś obłęd tu. Jestem po 30 minutach szorowania patelni. Już nie nagrywaliśmy tego całego, ale taki jest efekt. Patelnia jest naprawdę jak nowa, nie licząc tych takich śladów, których już naprawdę nie umiałam
do myć. Używałam łyżki, żeby to skrobać te czarne miejsca, a widelca, żeby wyskubywać te... O, tak robiłam. Nie miałam siły, ale i tak efekt jest całkiem niezły. Można powiedzieć, że soda oczyszczona z płynem do mycia naczyń i z kwaskiem cytrynowym działa. Patelnia całkiem przyzwoicie wygląda. Porównując to, jak wyglądała wcześniej, sposób się sprawdził. Dzięki, że byliście z nami, ze mną i z patelnią, i z Tomkiem.